sobie mam zasilanie. Rozpinamy wszystkie wtyczki. W sumie moduł jest plug and play, wyciągasz stary, wkładasz nowy, więc nie ma większego problemu. Pod warunkiem, że nic po drodze nie zepsujesz. Najlepiej dobrać się do całej blachy, na której trzyma się zasilacz. Przyda nam się krótki śrubokręt. Najlepiej magnetyczny. Nie będziemy ganiać śrubek po całej maszynie. Po wymianie płyty trzeba sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone, bo to są śrubki, które przekazują masę na zasilacz. W różne punkty. Wbrew pozorom każdy jest ważny. Tym sposobem mamy zasilacz. Nową płytkę wkładamy w to samo miejsce przełącznikiem z przodu. Podłączamy wtyczki, przekręcamy śrubki, składamy maszynę. Nic nie trzeba kalibrować.